Ten podły glut Spysiński. Nie każdy był w stanie podjąć się montażu tego filmu oraz nie każdy chciał zrobić miniaturkę do tego filmu, ponieważ są nim powiązane osoby, które są dość mocne, bardzo nawet mocne bym powiedział, dlatego postanowiłem, że ja... Nie wierzę w to akurat, że nikt nie chciał się podjąć miniaturki, bo zrobienie miniaturki pod jakiś film raczej nie jest rzeczą, która by powodowała, nie wiem, jakieś konsekwencje prawne albo złość czyjąś. Znaczy złość może, no ale ludzie się ciągle na siebie złoszczą, ciągle się na siebie wkurzają, więc co ja wiem. Chcę zrobić ten film jak najbardziej rzetelny, chcę wszystko sam zmontować, chcę zrobić sam miniaturkę oraz chcę jakby sam przedstawić wam wszystkie fakty w tym filmie, ponieważ ten film będzie dość mocny. Mam nadzieję, że jest to ostatni film taki ramkowy, ponieważ jak widzicie na przykładzie Pandory, Michał Box del Baron, osoba, która nigdy nie była wykluczona z fejmu, wróciła do fejmu jakby nigdy nic. Marcin Dubiel, gość, który miał... Też wróci, bardzo szybko wróci według mnie Marcin i... Powiem wam, ogólnie śmiesznie, nie, że ja w momencie, gdy się rozpoczęła Pandora, to ja powiedziałem wam, że maksymalnie do połowy 2024 roku Boxdel wróci i będzie walczył. I mamy luty i Boxdel już walczył i w maju też zawalczy Dubiel. W maju jest walka, więc myślę, że w maju już będzie walka Dubiela. Chcę wyrzucony z obiegu internetu, niedługo wróci znowu do Freak Fightów i będzie normalnie wszystko prowadził. Dużo z tych historii, które opowiada na ten, potem potwierdził szalony w podcaście. No, słyszałem trochę. Sylwester Bardenga nagrał film na twórców, po czym z jednym z nich współpracuje, pewnie z drugim też by współpracował, gdyby inaczej porobił pewne rzeczy. Zarobił na całej aferze miliony. Kto poniósł odpowiedzialność? Nie ma żadnych spraw, żadnych rozpraw, nic a nic. Wszyscy są niewinni, wszyscy wracają do normalności. Z tego co wiem, to ze Steel chyba coś tam jest ruszone. Natomiast całą resztę już nie do końca chyba. Bardenga dostał pozwał od Dubiela, sprawa w toku. Tak, też o tym słyszałem, że... Tutaj miały być pozwy, miał ktoś odpowiadać, a Dubiel faktycznie pozwał Wardęgę i to może on jednak będzie odpowiadał? Nie wiem, nie mam pojęcia, aczkolwiek coś tam słyszałem. Zrobić ten film jak najbardziej rzetelny. Też słyszałem, poza tym u Wątora można to posłuchać też. Wszystko sam zmontować, chcę zrobić sam miniaturkę oraz chcę jakby sam przedstawić wam wszystkie fakty w tym filmie, ponieważ ten film będzie dość mocny. Witamy w pokoju 222. Witam w grze. Jestem w stanie wyłożyć na stół 100 tysięcy złotych, aby osoba, która uważa, że to, co mówię, jest fałszywe, zabrała mnie na rzetelny wariograf, czy po prostu jakiś wykrywacz kłamstw. Rzetelny fotograf. Rzetelny wariograf. Jeżeli okaże się... A nie mogli zrobić tego filmu bez Natana, zatrudnić aktora jakiegoś? No chyba nie, bo to jego kanał, wiesz? Że to, co mówię, jest kłamstwem, przekazuję tej osobie 100 tysięcy złotych. Dlaczego dopiero ty, Natan, o tym mówisz? Dlaczego inni o tym nie mówili? Oto jest bardzo łatwa odpowiedź. Musicie wiedzieć, że wszyscy influencerzy mają na siebie tak mocne brudy, że wystarczy jedno udostępnienie nagrania i są skancelowani z internetu, nawet z obiegu społecznego wyrzuceni. Od takiego youtuberka, który nagrywa Minecraftowe filmy, to nawet bardzo, ale to bardzo, bardzo dużych biznesmenów. Nie wiem, 20 minut w pokoju 222. No po prostu lotny pokój. Lotny pokój, jak to mówił Buxton. Nie byłeś w tym pokoju 20 minut. Ty w tym pokoju byłeś wieczność. Waliłeś, robiłeś wiele innych rzeczy. Po co ty kłamstwa? Prawda zawsze się broni, a kłamiąc wszystkich naokoło, okłamujesz również sam siebie. Nie wiem, jaki to był frame, ale... GTR był chyba na... Wiem, że jak była karta, ale do Michała jeszcze przejdziemy. Skupmy się stricte na tym pokoju 222. Skupmy się. Na tym jakimś afterze, na każdym jakimś wydarzeniu fejmowym. No, cześć, tchę. Fajnie, że byłeś. Zawsze, ale to zawsze, był pokój. Tak samo jak potwierdził to Boxdel na aferkach. Ja bym 20 minut w pokoju 222. 20 minut? To się mogę przyznać. Sam chyba nie zrobił, nie? To 20 minutach. Teraz Arkadiusz tańcula. Za głośną muzyka. Trzeba się domyślać. Według influencerów wcipanie, orgie i flanie wody na umiar to jest nic takiego. Ale Arku... Znaczy, ogólnie powiem wam, że jeśli chodzi o orgie, nie wiem. Jeśli chodzi o chlanie i zażywanie, no to... bardzo dużo. Nawet jakby odłączyć samo chlanie i tylko wziąć zażywanie, to ogrom influencerów. Ogrom. A ze świata freak fightowego, czy większość? Też nie chcę tak wszystkich oceniać, ale bardzo dużo. Bo tak bym musiał popatrzeć na karty walk i tak dalej, bardzo, bardzo dużo. Jestem aż w szoku, aż ile osób bierze, nie? W szoku byłem, jak się zderzyłem z tym,
naprawdę 100 grom osób. Pozdrawiam Mateuszka, Igę i Koronę Królów. O, no i zajebiście. Nie normalizujesz ci, pania. Bo ja chcę dawać jakiś przykład ludziom, więc jeżeli lecisz łukiem, to tego nie pokazujesz w żadnej. Ale jeżeli lecę łukiem, to tego nie ukrywam. Ja jestem normalny. Nieraz ktoś, kto był na dyskotece czy na koncercie, grałem z typisem, był, mógł ze mną napić się bani, mógł przywalić czy coś. Ale już dodawanie zdjęć z talerzykiem i opisy, że walę węgora z talerza, to nie jest normalizacja. Takie pokoje były brane przez różnych twórców. Raz to był Arek. Zagłośna jest muzyka. Raz to był Bowser, raz to był Dubiel. To jest białych proszków, to pewnie tylko mleko modyfikowane. Nie, jeśli chodzi o zażywanie czegoś, to ja nic poza koprem. Koprem, tak można powiedzieć. Koperkiem. Ale to ile razy w życiu? Z 5 razy? Apa w proszku. Z 5 razy w ciągu życia? A ostatni raz? Z 3 lata temu. Taki jestem wariat. Że to nie był jego pokój. Tak, tak, jestem wariat Wardęgi. Brokuły, o. Ja nie zrobiłem tego filmu, aby ich udupić. Gdyby tylko robili takie rzeczy między sobą, okej. Okay. Ale z piciem też na bakier jestem, więc. Róbcie sobie. Lecz są tam osoby, które były naprawdę bardzo poszkodowane i trzeba to nagłośnić. Myślę papieroskie. Koper zamiast lodów, dokładnie. A się można wkurzyć, co? Wolę lody. Wszystkie osoby, które oglądacie, to są po prostu fałszywe autorytety. Uważacie ich za bogów, wy uważacie, kto jest dobry, kto jest zły, wy jakby segregujecie te osoby. A chcę, żebyście wiedzieli, że właśnie 90% z tych osób są zwykłe szumowiny, które łatwo zarabiają pieniądze, wykorzystują w zły sposób. A swoją popularność po to, aby po prostu zaspokoić swoje niesne fantazje i aby krzywdzić innych ludzi. W tych lotnych pokojach zazwyczaj, aby wejść do środka, trzeba było zajebać kres. Dlaczego ja faworyzuję niektórych widzów, jeśli chodzi o reagowanie na komentarze? Nie faworyzuję nikogo. Po prostu odpowiadam na komentarze, które gdzieś tam mają sens. A czytam praktycznie wszystkie, albo staram się czytać wszystkie, natomiast odpowiadam na niektóre. Foto? Tak, na większość odpowiadam. Na większość odpowiadam. Aby wiedzieć, że są sami swoi. Trzeba było zazwyczaj wyłączać telefony. Oczywiście, jeżeli nie byli wszyscy porobieni, bo jak wszyscy byli porobieni, to tam nikt na to nie zwracał uwagi. Akurat w Białymstoku w hotelu nie działo się nic złego, oczywiście według nich. Tam po prostu influencerzy siedzieli, ćpali, klali, no i uprawiali seks. Okej, okay, normalnie, to jest wasze życie, róbcie co chcecie. Gdyż już w innych pokojach działo się naprawdę chore rzeczy. Oni brali jakieś metry połączone z mieszankę wszystkiego. Ciężko mi jest. Ja powiem wam, że jestem tak obeznany, że nawet nie znam nazw niektórych zażyłości, zażywaności. Określić moje emocje związane z tym pokojem, ponieważ załóżmy, że chciałem tam wejść. Po prostu mnie tam chcieli zaprowadzić do tego pokoju. Jak byłem tam za pierwszym razem, to nigdy nie widziałem tak powykręcanych ludzi. Nie chcę wam mówić nazwisk, bo akurat oni nie robili nic złego. Oglądam cię przez wiele lat, ale się wkurzyłem. Ale dlaczego się wkurzyłeś, Krzysiu? Przecież odpowiadam, ale to, że nie odpowiadam na wszystkie twoje, to nie znaczy, że kogoś faworyzuję. Bo też nie odpowiadam na wszystkie zajwa, na przykład na Shiro też nie wszystkie odpowiadam. A co gospodarz taki zły, bo dopiero wszedłem, zapytałeś. Ale jestem zły absolutnie. I że nerwowy jestem? Dwa razy zapytałeś, ale to nie znaczy, że cię, nie wiem, ignorujesz coś. No, jak mówisz, że oglądasz mnie wiele lat, no to powinieneś wiedzieć, że nie odpowiadam na wszystkie. Ale też nie odpowiadam na wszystkie tylko moderatorów, albo tylko osób wspierających, no. Bo wtedy byłbym nie fair. No moje też, Kasia Papkę, a ja wiem, że ty reagujesz na przykład na wszystkie moje na przykład storki i bardzo mi miło oczywiście, ale czytam wszystkie. Co się tak tam nie udzieli? Na mi siebie, to było z tego co wiem... No moje też nie powinieneś, jak powinienem to przepraszam. Koszo, Plutet? Koszo, przecież odpowiadam na kilka twoich, ale jesteś. Dokładnie, tylko zajmę jest faworyzowany, tak? Na moje też, Viola, ale to twoje specjalnie omijam, Viola akurat. Ja mam pewnego youtubera minecraftowego, który stał tak. Go po prostu kurwa wyginało. Widzę kolejnego, który siedział i obok w pokoju Akari się po prostu dupczyli. Zobaczyłem jak to wygląda. Spójrz na mnie jak Kuba Kubicki. Wyszedłem. Patrzę na ciebie, już patrzę, już będę patrzył. Jesteś, Arku. Jakby były święta... No... Nie wiem, no co mogę wam powiedzieć. No jeśli... Inaczej. Gdzieś tam przebąkiwany, że taki pokój faktycznie istnieje. Wysrana mam taki pokój. No jeśli lubią się tak bawić, to niech się bawią. Tyle. Na to byśmy położyli talerz, tylko bez ciastek. Jak mi tylko faktycznie niech nie zachęcają do takiego trybu życia, nie? Boi byś przez komin nawet przyszedł. Arek jest osobą uzależniona o osobowości narcystycznej, zły sodomita, który krzywdzi ludzi i czerpie z tego przyjemność. Ludzie często sprzedają Arka, bo każdy popełnia błędy, tylko że Arek się nie zmienił. I Arek manipulacją nie tylko krzywdził i krzywdzi bardzo dużo osób. Sami mówisz o tym głośno, że z Dubielem na przemian wymieniałeś się nieprzytomną dziewczyną. Potrafisz to kurwa nawet mówić przed walką wśród obcych ludzi na stołówce. Kiedy osoba, dziewczyna albo chłopak odmawia, jest uważane za tego dziwnego. Biorą to... Shiro, patrz co zrobiłaś. Zajęło się w kurzu. Przepraszam teraz szybko.
uzależniają się potem, żyją takim samym życiem jak oni. W bardzo wielu pokojach dochodziło do tego, że dosypywało się do drinków substancji, po których osoba, która nigdy nie brała na jeżeli brała, tylko po prostu nie wiedziała, że bierze, traciła albo przytomność, albo była otumaniona, nie panowała po prostu nad swoimi ruchami, nad swoimi słowami. I zazwyczaj takie osoby były wykorzystywane seksualnie. Tylko wiadomo, potem wstyd jest takim osobom gdzieś to zgłosić. A influencerzy między sobą się tym chwalą i myślą, że jest to normalne. Szczerze mówiąc, to tak prawdopodobnie wygląda każdy pokój hotelowy. Nie, nie, tu chodzi właśnie o to, że wiesz, że jest jeden pokój w hotelu, który służy po prostu do tego, że ludzie się tam spotykają i biorą wszystko, co chcą, nie? Takie rzeczy dzieją się po każdej większej imprezie. Obojętnie Tame, Cloud, Prime. Nie byli tam tylko... Ogólnie dziś na Life of Ardengi też było sporo atencjuszy. A kto był? Influencerzy. Takich ciekawszych. Też dla własnego bezpieczeństwa, uwierzcie mi, nie chcę o tym mówić, bo ja mogę rzucać nazwiskami, ale to nie jest zabawa. Nie pójdzie mi tak po prostu płazem, nie? Ja powiedziałam, mogę iść na wariograf i tyle. Są dziewczyny, które skrzywdził Arek, niestety nie wszystkie udało mi się zebrać, ponieważ jak teraz widzicie na ekranie, dostałem bardzo dużo wiadomości głosowych. Na głosówkę od Mateusza dostałem, tak jest. Byłych screenów, które Arka, można powiedzieć, upokarzają i totalnie upadlają za to, co robił. Jest wszystko przedstawione czarno na białym, ale niestety dziewczyna się wycofała i zakazała publikacji tego, prawdopodobnie pod namową właśnie Arka oraz Marcina Dubiela. Oprócz tego, że ludzie tam robią sobie krzywdę między sobą, to zazwyczaj osoby, które po prostu nie są w tym świecie, które uważają za autorytety tych influencerów większych, chłopaki nie tylko, idą, bo uważają, wow, no taka okazja, przecież mój ulubiony youtuber, mój ulubiony freakfighter, nastolatki, które nigdy nie ćpały, nigdy nie robiły takich rzeczy, chodzą do takiego środowiska, do takiego świata, widzą, że ich autorytet robi te rzeczy, czyli bierze po prostu narkotyki. Ten influencer mówi, że to nie jest nic takiego, że w ogóle od tego nie uzależni, dużo screenów już widzieliście, lecz są też również nagrania głosowe, gdzie dziewczyna odpowiada mi na dużo pytań. Którą zarzucam Arkowi jest to, że wiedząc o tym, bo o tym informowała wielokrotnie, że nigdy nie brałem twardych powiedział, że to nic takiego, że spoko, żeby spróbować, a byliśmy tylko we dwoim pokoju hotelowym. To było od razu po nagraniu mojego telefonu. Jest również telefon do osoby, z którą się jakiś czas spotykałem kiedyś. Dowiedziałem się, że ona również miała gówno bardzo. Z Arkiem dużo do czynienia i potwierdziła rzeczy, jakie robił Arek. Ja się z nim spotykałem. Mati, a ty na co nas namówisz? Na to, żebyście ćwiczyli. Bo ruch jest bardzo zdrowy i ważny dla człowieka. A powiedz mi, czy normalne jest udawanie, że nie ma się dziewczyny lub że się z kobietą rozchodzi? Czy słyszałem o tym pokoju przed filmem Marconia? Nie słyszałem o... Może słyszałem? Słyszałem o pewnym pokoju. Tak teraz, tak wiesz, ale to mógł nie być ten. Namówiłem się na korsarze, o widzisz. Może słyszałem o takim pokoju, ale to nie mógł być ten pokój. Natomiast słyszałem o pewnym pokoju, w którym spotkali się influencerzy, na żywo o tym słyszałem, w którym po prostu dali sobie ostro w palnik, ale bynajmniej nie chodziło o alkohol. Tam było kilku influencerów i na żywo o tym słyszałem. Czy to był ten pokój słynny? Nie wiem. Może to po prostu była jakaś impreza, ale to nie była impreza, tylko bardziej właśnie... Nie wiem. Chodzi manipulacje. A ja was namówię na wysyłanie petardy do oceny, o widzisz. Proszenie, zastraszanie przyjaciół, aby udawali wersję zdarzeń Arka i zapraszanie tych dziewczyn. Mati słaby ten materiał Natana, bez dowodów, ale pamiętam tego nakreśla ogół. No, Kasia, ja ci powiem tak, że z jednej strony można by powiedzieć, że... Można by powiedzieć, że materiał jest słaby, ponieważ nie ma dowodów. Natomiast z drugiej strony, jak Wardęga, wiesz, zrobił jakieś poruszenie, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że Wardęga go oglądał i wydawał się momentami zaskoczony, trochę przejęty. Więc nie do końca taki słaby materiał. Do swoich rodziców, tylko po to, aby ją podupczyć. Rozumiem, gdyby dziewczyna była wszystkiego świadoma, że ty masz narzeczoną, że on chce po prostu zrobić ci to i to, ale taka manipulacja, Arku, jest to straszne. Każdy już wie, że potrafiłeś zmuszać kobiety do brania narkotyków, że nic im się nie stanie, że nie uzależnią się. Jakie jest porobę na to light? Chwalisz się tym, że Piotr Szeliga, a teraz Paramaxil, dowodzi na konferencję i na backstage'e po 10 gramów MFF. Ale Arku, dlaczego kurwa? Dlaczego nagrywasz kobiety podczas stosunku bez ich zgody i prowadzisz nawet kurwa folder? Arek niejednokrotnie pokazywał mi nagrania w telefonie z innymi kobietami. Miał taki album od swojej galerii pod nazwą XXX. Album polegał na tym, że miał tam nagrania z przeróżnymi dziewczynami. Po prostu polegał mi chyba nagrywać tego typu imprezy jeden do jednego. Pokazywał mi różne aktorki, swoje koleżanki, również osoby ze świata show biznesu internetowego. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to karalne. Jeżeli takie rzeczy wypłyną, to grożą ci bardzo duże konsekwencje. A z tego co wiem, pewne dziewczyny już się tą sprawą zajmują. Dlatego nawet nie pozwoliły mi opublikować rozmowy z nimi, abyś nie mógł domyślić się. Ale w sumie to jest ciekawe, nie? Że słyszę się trochę, że
Już gdzieś jest to zgłoszone, już gdzieś coś jest zgłoszone, już gdzieś ktoś jest zgłoszony. Jeśli tak faktycznie ludzie są pozgłaszani, to czy na przykład wiecie, za 2-3 lata nie będzie wyglądało tak, że będziemy o niektórych influencerach mówić w czasie przeszłym, ponieważ na przykład będą pierdzić w pasiak, nie? Ciekawe. Do kogo chodzi? Arku, pamiętasz, jak się śmiałeś razem z Polańskim, że... Czekaj, zaraz ci odpowiem, Arktiku. Wiesz co? A to prawda, że większość ludzi wali Meldonium przed walką Mati, proponowali ci. Nie wiem, czy Meldonium, czy coś podobnego, aczkolwiek wiem, że korzystają z tego. Dostałem nawet nie propozycję, tylko dostałem informację, że mógłbym to wziąć właśnie przed walką. Gadałem o tym z trenerem, tylko gadałem z trenerem w taki sposób, i możesz mi wierzyć, możesz mi nie wierzyć, natomiast ja mam do tego taki stosunek, że nie chciałem czegoś takiego brać. I gadałem o tym z trenerem i on powiedział, że tak, że wie, takie coś biorą ludzie i że jak chce, to że możemy spróbować. Natomiast powiedziałem, że nie, że właśnie bardziej chciałem zapytać jego o zdanie i tak dalej. I tak, my byliśmy, ja byłem gotowy, wiesz, jak trenowałem, to my robiliśmy wydolnościówki takie, że nie było mi to potrzebne, nie? Tam właśnie wydolnościowo to bardzo pomaga. Natomiast absolutnie nie chciałem tego brać, nie chciałem na to wchodzić. Chciałem naturalnie do wszystkiego dojść i być dumny z tego, że robię to wszystko naturalnie. To tak do tego podchodzimy, ale faktycznie dostałem taką informację, że to mi może pomóc. Aha, film na tańcu ledwa nie wyjdzie, bo takiego filmu nie ma. Arku, zaufaj mi, ten film jest gotowy i czeka po prostu na publikację. Nagrania są zabezpieczone i posiada je pewna osoba. Dajesz to w moje ręce, tak? Oczywiście. Przyznaj, co mu zrobiłeś. Arku. No, pomaga Slen, dokładnie, no. Arku. Ding, dong. Ding, dong. Ding. Tak, doping, ale taki... Ale we Freak Fightach i tak nie ma testów, więc... Ding, dong. I tak czekaj. Ja nie jestem Sylwester Bardenga, że podniecam się niszczeniem innych ludzi, jednąc innych ludzi, wywyższając się. Moje szczere intencje są takie, aby ludzie mieli obiektywnie spojrzenie na tych twórców. Bardzo dużo telefonów się... Skrzeloziele, tak jest. Widziałem, jutro moglibyśmy po konfie nagrać tego reakcję na twój film. Dowiedzieli się, że film o Arku, więc mam o tym bardzo duże pojęcie. Mam nadzieję, że są to ostatnie osoby skrzywdzone przez Arka, jeżeli zostaliście pokrzywdzeni przez niego lub zostaniecie. Pamiętajcie, aby te sprawy zgłaszać od razu na policję, bo jak widzicie właśnie po internetowych dramkach jak Pandora, mogę nagrać 10 takich filmów, mogę pokazać tej film, te Arka. A i tak jakby nie poniesie za to nigdy żadnej odpowiedzialności. Nie jest to fajne. Tak samo jak... No tak, to wiadomo, jak coś jest na YouTubie, a nie zgłoszone dalej, no to jest to na YouTubie. Ludzie mogą wydać jakiś sobie wyrok, ale youtuber to nie policjanci, nie? Wymienianie się półprzytomną partnerką z Dubielem i potem chwalenie się tym wszystkim na backstage'u. Marcin Pierdolny Dubiel. Najlepszy przyjaciel Michała Bogdana Barona. Co, już po Pandorce, co? Czemu Gwiazda nie wie, mi mówiło, że Nathan się odwróci od każdego, w tym od Ferrariego? Nie, od Ferrariego się nie odwróci. Tak ci powiem, Arktiku. Znaczy, przepraszam, bo... Jest kilka osób, od których... Znaczy, odwróci się. Jest kilka osób, z którymi się trzyma i... I on nie jest osobą, która się jakoś mocno, która się jakoś, wiesz, odwraca albo która jest fałszywa. Tak ci powiem. Tak ci mogę powiedzieć. Ponieważ miałem nie mówić, że się Michał zadaje z Dubielem. To może wytniemy, co? A może nie? Marcin Dubiel. Wiem, że jest przez wielu odbierany za złego człowieka. A powiem wam szczerze, moim zdaniem i zdaniem wielu innych wcale nie jest to zły człowiek. Jest to po prostu człowiek bardzo głupi. I po prostu ma tak przeciwany mózg, że myli złe rzeczy z normalnymi rzeczami. On nie ma w głowie takich podruch. Ej, nie kumam, w ogóle o co chodzi. Krzysztof Lewy, powiem tylko to, straciłeś mojego suba i nie będę cię więcej oglądał, bo skoro masz wywalone na widzów, to i takich, którzy cię oglądają od początku twojego kanału, jest im przykro, bardzo przykro. Ale o co ci chodzi, Krzysztof? Przecież ja odpowiadam na teraz przeczytam twoje każde komentarze. I teraz patrzę, że ty nic więcej nie piszesz. O co chodzi? Ostatni komentarz napisałeś, oglądam cię przez wiele lat, aż się wkurzyłem i później ci odpowiedziałem na to. Dlaczego faworyzujesz niektóre osoby? Odpowiedziałem na to. O co chodzi? To znaczy, no jak chcesz anulować subskrypcję, no to spoko, tylko nie kupam w ogóle wkurzenia, nie? Po prostu, że coś jest złe, czy coś jest dobre. Ja nikomu nie chcę wchodzić jakby w jego uzależnianie. Ale mówię... Nie kumam za bardzo, bo jak szczególnie, że ktoś mówi, że długo mnie ogląda. No to wie, kurwa, to wie, że nie czytam wszystkiego?
Szczególnie jak jest tak mało osób, znaczy szczególnie jak nawet nie, że mało osób, szczególnie jak tak nie wszyscy piszą, bo teraz częstotliwość rozmów jest 6, a na przykład czasem częstotliwość rozmów jest na przykład 30 albo 40, ale jak częstotliwość rozmów jest 6, no to czytam praktycznie wszystko. Jezu. Nie tylko, ale bardzo dużo osób pytało, kto ze środowiska influencerów jest jakby największym. Jest to Marcin Dubiel. Wiem, że to jest dla was dziwne, ale Marcin Dubiel bije na głowę nawet Arkę, jeśli chodzi o metę. Tak samo jego dziewczyna. No i tak samo jego aktualny operator. Wszyscy to jest po prostu potęga, jeżeli chodzi o używki. Coś tutaj chyba jest. To jest w ogóle ciekawe, nie? To było bardzo dziwne. Kojarzę tego szata. Aktualny operator. Wszyscy to jest po prostu potęga, jeżeli chodzi o używki. Coś tutaj chyba jest. No. A co, po czym? Dawaj. A nie możesz. Luz, to jest luz. Nie, no co, po czym? No byliśmy właśnie teraz. Mamy taką fajną ciekawostkę. Marcin Dubiel nosił... No, dziwnie. I pewien naszyjnik z Louis Vuitton. Po prostu odkręcany. To chwalił się ten każdemu na backstage'u, że trzymam tutaj na czarną godzinę metę. Wystarczy, że pojedziecie do Warszawy, czy tam do Katowic i zapytacie o Marcina Dubiela. Naprawdę, Marcin Dubiel pobił wszystkie rekordy. Ale dlaczego ty mówisz, że kogoś upokorzyć? Nie dlatego. Ja tu mówię, aby Marcina usprawiedliwić. Ponieważ przez te środki, które przyjmuje Marcin, bo jest to już myślenie odwracalne, to przez to... To dlaczego on jest niezniszczalny? Wszystko. On właśnie się gubi we wszystkim. On tworzy takie dziwne materiały, on co chwilę zmienia zdanie, on w ciągu... Lub merch. Ta, wszystko mi się tak odkleiło. Jednego dnia potrafi 3 razy płakać, 2 razy się śmiać, a raz chcieć po prostu się zajebać. Jest to człowiek chory, który moim zdaniem powinien udać się naprawdę na leczenie, zanim cokolwiek powie, zanim cokolwiek wstawi do internetu, bo właśnie przez to, jak widzieliście, są te wszystkie jakby dramy związane z Dubielem. Tu w Afryce z jakimś dzieckiem, tutaj drama właśnie z Easy bezdomnemu, tutaj właśnie to z Pandorą, tutaj te płacze potem, że wszystko jest okej. Okay. Jedynie co Marcina ratuje, że wygląda jakby wcale tego nie robił, to są bardzo... Ej, nie, Shiro. Shiro, bo napisałaś, może starać się oznaczyć Matiego w wiadomościach i będzie mu łatwiej wychwycić twoją wiadomość, ale Shiro, ja teraz jest naprawdę, ile jest? Teraz jest 12 akurat częstotliwość rozmów, ale ja wszystko czytam. Ja dosłownie każdy komentarz wasz teraz czytam. Bo leć to wolniej i czytam, natomiast nie wszystko czytam na głos. Jak ktoś pisze coś takiego, co dodaje tutaj, niektórzy piszą do siebie, niektórzy oznaczają siebie i też to czytam, żeby mieć rękę na pulsie. Ale kurczę pieczone, przecież tutaj wszystko teraz czytałem. Szczególnie, że jeszcze Krzysztof napisał, że się wkurzył, bo czegoś tam nie przeczytałem, więc może pomyślałem, że coś ważnego napisał, więc przeczytałem wszystkie wiadomości i tak jest źle, o co chodzi? Dobre jakby roplutki, bardzo dobra suplementacja, bo on zawsze wydaje fortunę właśnie na takie rzeczy, by móc funkcjonować potem i nie mieć jakichś większych zjazdów albo innych rzeczy. Cytując słowa Arka Tańculi. Ja nie jestem samolubnie, więc jak wyruchałem tego szlaupa naćpanego, to potem dałem Dubielowi. On nawet nie wiedział, co się dzieje. Dosłownie każdemu się chwalił, że on z Dubielem półprzytomną, naćpaną laską się wymieniali po hotelach. Jak powiedziałem o tym pokoju, z automatu Judasz, czyli tak zwany Michał Poetel-Baron, postanowił, że napisze do Dubiela: Marcin, mamy kłopoty. Ale przecież oni nie ma... Czyli czytasz każdą moją rozmowę z Shiro? Tak. Mam kontaktu po Pandorze. No właśnie, mają mi to bardzo dobry kontakt. Oni się konsultowali, jak w ogóle mają tworzyć filmy, jakie tworzyć filmy. Po czym, gdy wracałem już z aperek, Michał dał mi telefon i powiedział, że Dubiel zadzwonił. Wydarła się na mnie Natsu. Powiedziała: co ty robisz? Dlaczego mówisz takie rzeczy na live? I Dubiel powiedział: powiedz jej, że to nie jest prawda. Nie wiem dlaczego, ale Dubiel jest taką osobą, że choćby zrobił wam krzywdę, choćby zrobił innym krzywdę, to nie wiem dlaczego. Macie do niego współczucie, macie do niego żal, nie potraficie się na niego gniewać. Nie. To Marcin Dubiel nie jest taką osobą. Ja wam powiem tak, że Marcin Dubiel jest... Czasem ludzie mnie pytają, kto jest na przykład najbardziej fałszywy, albo kto jest... Może miał cofniętego... Ty, faktycznie, może Krzysztof miał cofniętego live'a. O, ciekaw jestem. Ej, serio. Serio. To jest dobre, to jest dobry trop. Właśnie zaciekawiło, nie? Ej, czasem ludzie mnie pytają, kto jest najbardziej fałszywy, albo kto jest najdziwniejszy. To ja wam powiem, że Marcin Dubiel jest najdziwniejszy. Normalnie gadałem nawet chwilę z... ze wszystkimi gadałem. Naprawdę ze wszystkimi. Gadałem nawet z Tańculą. Gadałem... No ze wszystkimi gadałem tam. Naprawdę ze wszystkimi. I Marcin Dubiel jest najdziwniejszy i najbardziej bucowaty. No. Nawet z Martą Linkiewicz gadałem. Nawet nie, że najbardziej bucowaty, tylko to jest po prostu buc. Bo można było zrozumieć, że, no, że niektórzy są bardziej, niektórzy są mniej. Nie, Marcin Dubiel jest bucem, nie? A reszta jest spoko. Reszta jest normalna prywatnie.
Dlatego mi się włączył zwykły jakiś instynkt człowieka. Ja po prostu pomyślałem o Marcinie i zacząłem go trochę bronić. Powiedziałem tej Natalii, że słuchaj, no tak powiedział Ar. Wydaje mi się, że Marcin by tego nie zrobił, ale nie mam żadnej pewności. Na co zaczęła mi grozić, ktoś tam mnie wyzywać. Po czym wziął długi telefon i powiedział, no ty jesteś Natalny popierdolony. Wtedy zapaliłem się lampka. Czy ja przyszedłem bronić człowieka, który zrobił w chuj niedobrą rzecz? Po czym powiedziałem, że Marcin, ty mówisz mi, że jestem pierdolnięty, ale to ty, Marcin, to nie już długa. To ty, Marcin, płaczesz wiecznie w głosówka do znajomych, że nie masz pieniędzy na nic i że sypie ci się życie. Ja wiem, że ty żyjesz w bańce, Marcin, gdzie nie ma Pandory, że wszystko się układa. Tak, znaleźć. Sekrety plotki influencerów Indygo. I pieniądze zaraz ci spadną z nieba. No i w sumie ci spadną z nieba, bo z tego co wszyscy wiemy, to będziesz miał walkę na galach clickbaitowych niedługo. Ale ja przecież chwalę, bo nie ciebie, czyli człowieka, który... Będzie miał. Jak nie fame, to na klaucie, a zaraz po klaucie będzie fame. Zobaczycie. Zrobił źle. A ty... Take pan o powrocie Marcin dobiera do fejmu, zobaczymy sobie. Jeszcze wyzywasz mnie odpierdolnięty. Więc przypomniałem mu po prostu o Pandorce, po czym Marcin pogroził mi, że jak mnie spotka, to mi napierdoli, więc się po prostu rozłączyłem. Dlaczego Arek Tańcula to jest różowa landrynka? Ponieważ częstuję ludzi tu CB różowym. Tak samo Marcin Dubiel jest jego ulubiony suplement diety. Marcin Dubiel, moim zdaniem, nie jest złym człowiekiem, jest po prostu głupim człowiekiem i robi przez to złe rzeczy, bo nie wie, że te rzeczy są złe. Zdradzanie partnerki, branie narkotyków, chwalenie się tym i uważanie to za normalne nie jest normalne. Ale Marcin Dubiel ma bardzo, ale to bardzo silne plecy. Tak, wiem, że to dla was jest dziwne, ale Marcin współpracuje... Ja mam bardzo silne nogi od przysiadów na przykład. Z pewnymi ludźmi, dlatego Marcinowi Dubielowi bardzo często wszystko uchodziło na sucho i również w Pandorze ujdzie na sucho. Ale też nie jestem samobójcą i też nie powiem czegoś, za co naprawdę może przepłacić ja albo moja rodzina. Z tego co wiem, Marcinowi zdarzało się również grozić bardzo niebezpiecznymi ludźmi komuś, no ale to tego niech się może odniesie Marcin, bo przecież już jest youtuberem, wrócił do internetu, może na jakieś konferencje o tym wam popowiada. Jeżeli już mówimy o Marcinie, to może przejdziemy do jego najlepszego przyjaciela. Malina Cytryna. Buxton Blond. Petarda, smakuje jak zodolek. Sorry, ale takie mam odruchy, jak o nim myślę. Jeżeli pomyśleliście, że ktoś jest zakłamany w waszym towarzystwie, ktoś kłania was prosto w oczy, to wierzcie mi, że jest to najbardziej szczera osoba, jaką poznaliście, jeżeli spojrzelibyście na Michała. Moim zdaniem w showbiznesie i nie tylko, w życiu, nie istnieje tak zakłamany i tak fałszywy człowiek jak Michał Bogdel-Baron. A najśmieszniejsze jest to, że Michał po tym, jak zobaczył film Natana, powiedział, że jest luz, że nie jest zły, że jest w 100% luz, że spoko. Że nie ma do niego, nie ma mu za złe, nie? Ja wiem, że ty się bardzo bałeś, że ja będę w ciebie coś strzelał. Codziennie do mnie wyzwaniałeś, codziennie kłamałeś, że jest bardzo ważna jakaś sprawa, że musimy to przegadać. Śmierć to wszystko cholera. Dzwoniłeś cały czas. Ale powiem to, co moim zdaniem ludzie powinni usłyszeć, czyli to, jakim jesteś człowiekiem, bo tym, swoim zakłamaniem i swoim chorobą, szybisz Michale innych. Michał jest takim kłamcą i manipulatorem, że aby uzyskać waszą sympatię, uwagę, abyście po prostu mu opisali i aby wiedział, że wszystko jest okej, czy nic na niego nie szykuje, czy mamy normalny kontakt. Michał był w stanie kłamać, że załatwił Dylan za 25 koła, po czym 15 kurwa leci do mnie. A nie mówi tak samo, jak wyszedł film Bardengi z tam Konopskiego? Chyba tak. I to jest bardzo dziwne w ogóle, nie? Że wiesz, że normalna osoba by powiedziała, dobra, wiesz, gościu, pal wroty, nie? A tutaj nie. A tutaj nie, luz. Wyzywałaś mnie? Nie, bo powiedziałeś, że jestem najbardziej zakłamaną osobą na świecie? Nie, luz, spoko. Luzik. Dzisiaj na kanał Freak. Po pierwsze nie uwierzę, po drugie mogłem się skontaktować. Mam ten case, Tamara? Nie, już został zerwany z czerwonego telefonu. Bo tam nie przygotowałem go jak trzeba, ale już mi się nie chce. Także, już mi nie dało. Tylko o żadnych dealach z Real Watchem. To jest jedno naprawdę z tysiąca kłamstw i manipulacji. Jeszcze raz, co? Koła, po czym 15 kurwa leci do mnie, a dzisiaj na kanał Freak. Po pierwsze nie uwierzę, po drugie mogłem się skontaktować z Real Watchem i nikt nie rozmawiał o żadnych dealach z Real Watchem. To jest jedno naprawdę z tysiąca kłamstw i manipulacji Michała. Michał, dlaczego razem z Sylwestrem Bardęgą mówiliście, że odchodzisz z gołcu, skoro ty kurwa zamieszkałeś z Sylwestrem Bardęgą? Dlaczego, skoro mówiliście, że wy dopiero planujecie nagrywki w Ghost, popatrzyliście po prostu reakcję ludzi, jak oni to odbiorą i czy już nagrane odcinki? Dlaczego ustawiacie wariograf? Pamiętacie swoją widownię. Z tego co wiem, razem z Wojtkiem Golą odeszliście z Goals. Tylko jeszcze chcecie podpromować troszkę kartę na fejmie, bo nagraliście odcinek z zawodnikami na Goals. No ale wiadomo, to nie wstyd, może zaraz zmienisz jakby decyzję, nie? Jak to jest, że osoba, która zrujnuje... Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało na przestrzeni najbliższego miesiąca. Bo coś mi się wydaje, że coś pierdzielnie, nie? Że coś walnie. Nie wiem w którym kierunku, nie wiem z której strony, ale że będzie coś grubego znowu, nie? Nie tak jak Pandora, ale właśnie tutaj w towarzystwie Fame... Bogsdel, Wardengar, coś walnie. Nowała ci życie, jest twoim przyjacielem. To jest Sylwestrze, że osoba, którą uważaj za bardzo złego człowieka i nagrałaś mi specjalnie materiał, który zobaczyła cała Polska, jest twoim przyjacielem. Razem sobie współpracujecie. Trzeba połączyć jakieś kropki. No ale Sylwestrze, no co ty miałeś zrobić, no? Straszne rzeczy się dzieją, ale ja to... Póki co do Bogsdel łazi po wywiadach i mówi, że to on jest ofiarą i wybacza, to ładnie. Rozumiem. Przecież dupka się zaczęła palić. Trzeba było jakoś odwrócić uwagę Pandorkom od dramy z dziewczynami z Goats, które prawie straciły życie na waszych nagraniach. Jedna z uczestniczek nawet się wycofała, gdy zobaczyła, w czym ma brać udział. Oddaję wam kamerę. Nie, to jest moja. Ale nie będziemy się strasznie. Ale nie, chcę
stara. Rezygnujesz? Nie chcę. Mega dziwne. Potapianie jest dozwolone. Natomiast jeśli ktoś będzie potapiał poniżej 20 sekund, to wyciągamy, ratujemy. Masz to, wykorzystuję, teraz pracuję opon. Zasady są dowolne. Można się bić, nie zróbcie sobie tego krzywdy. Trwające show jest ważniejsze od tego... No to było grube. Akurat Pandora szybko się wydarzyła po tym, nie? I... temat ucichł. Czego doświadczają uczestnicy? No nie, bo była piłka na bijak. A co, uchodźcie pan, tak? No, odpocznijmy chwilę. Nie, już nie chcę. Nie, odpocznijmy chwilę. Ale coś gotowe do grypy. Tak! A, dobrze! Dobrze! Mati, nie żałujesz trochę, że byłeś na gali w Fame i po części dołożyłeś cegiełkę do takich osób, co robią gówno w inecie? Nie, nie żałuję, absolutnie. Fajna przygoda. Chętnie bym jeszcze raz dowalczył, ponieważ trochę nie łączę tego. Ja wiem, że niektóre osoby to łączą, natomiast to, że się z kimś bije, to nie znaczy, że dokładam cegiełkę do tego, że co się dzieje, nie? Bo jakbym tam był, chociaż nie wiem, czy jeszcze się pojawię, to absolutnie, wiesz, nie zmieniłbym zdania i nie powiedział, o, patrz, no ostatnio, wiesz, komentowałem Fame na przykład, nie? Więc ktoś by dalej mógł powiedzieć, że wspieram, na przykład. Natomiast, no wiesz, siedzimy, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, komentuję to, co komentuję i wypowiadam, wiesz, wypowiadam swoje zdanie, nie? Ja tu, nie wiem, nie gryzę się w język. Wiesz, nie gryzę się w język i nie zamierzam. Wiadomo. Tak czy nie? Wiesz co? Zbyt prywatne pytanie. To jeżeli odwrócimy uwagę. Ty miałeś mieć walki? No miałem, ale nie mam na razie. Aferki i zarobiłem już okazji na tym pieniądze. Strasznie źle się to chyba zestarzało, co? Ta cała Pandorka. Po prostu wykorzystaliście Konopskiego, który podłapał temat, aby się na tym wybić, aby zdobyć pieniądze, bo przecież nikt, kurwa, nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to i nikt za to nie podniesie żadnej odpowiedzialności. Zacząłeś wtedy, dla mnie nawet trochę wrzeszczeć, że Konop mnie zdradzi, że mam nie ufać Konopowi, że Konop w ogóle planuje jak mnie przekręcić. Zacznij od początku. Kiedy wybuchła Pandorka, Michał po jakimś czasie, kiedy zobaczył, że oczywiście się wybijam, bo tak, Michał zawsze brał pod skrzydła osoby, które najbardziej się wybijały, postanowił, że wejdzie ze mną w fajną relację. Tylko wiecie co? Ja może udaję często głupiego, ja może wyglądam na głupiego, ale nie do końca taki jestem. Ja wiem, Michale, co o mnie mówiłeś prywatnie. W sumie tak naprawdę w Bogdel pierwszym. Nie, ja go nie znam, nie do końca można chyba ufać. Ja wiem, Michale, jak zabraniałeś swoim znajomym i pracownikom w prywatnym czasie się ze mną zadawać. Michale, nie bój żaby. Ja wszystko o tym wiedziałem przed, bo wiedziałeś, że jestem niebezpieczną osobą, wiedziałeś, że mam bardzo dobrego prawnika, który wie, co... Imber też mówił, że jak zaczął krytykować, nagle zero propozycji. A gdzie tak powiedział? Bo jestem ciekaw, chciałem to usłyszeć od niego. Mogę mówić, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Ze względu na to, że nie... Czy walczył z Natanem? Nie, bo prywatnie go, wiesz, go znam. I byłoby... No nie wiem, nic... No nie, prywatnie go znam, więc raczej nie. A nie chciałem znowu pokazać chujni na walce i na konferencji, jak to było w ostatnim przypadku. Nie ma na mnie żadnych brudów, bo jestem młodym chłopakiem, który nie robił żadnych złych rzeczy, to wie, że mogą pojawić się różne fejkowe afery, różne fejkowe screeny i nagrania. Jakby znalazł, to bym ci niebo uchylił. Wzięcie mnie blisko siebie, stworzenie coś razem, abym ciebie nie strzelał. Ale Michał, nie do końca wyszedł ci ten plan, bo sam zacząłeś gubić się w kłamstwach. Chciałem zrobić eksperyment i zobaczyć, czy Michał Voxel Baron naprawdę jest taki jak wykopki, jak Twitter, jak jego bliscy o nim mówią. I powiem wam, że jest nawet gorzej niż myślicie. Opowiem wam parę sytuacji związanych właśnie z Michałem, które mnie dotyczyły. Dawaj. Pamiętacie, kiedy mówiłem o Beatrice i nie tylko? Kiedy mówiłem, że pojawi się film na Adriana Polaka, no to Michał Voxel Baron grał pewną rolę fajną w tym samym przedsięwzięciu. Kiedy użyłem protokołu Beatrice na aferkę... Dlaczego tak powiecie? Bo słyszałem pogłoski, że jest to po prostu Roxy syn, jego mama Beatrice, tam pracuje w jakiejś tam... No co, taki to jest pan, dlatego pytam. Mów, że jego matka to jest kurwa, podkreślaj cały czas, że jest kurwa. Trzeba z nim jechać do spodu. Wydaje mi się, że po prostu Adrian nie chce, żeby było poruszane jakby ten protokół słaby. Z tego względu, że po prostu to są takie tematy i głupie jest jemu. Pewnie jego mama też ucierpi na tym i tak dalej, rozumiem. Po czym od razu po aferkach zadzwoniłeś do Adriana Polaka. Natan strasznie przesadził, nie? Ja mówiłem, żeby tak nie robił, nie mówił. Ja, wiesz co, dzięki mnie Natan przestał ciebie strzelać, bo on tam miał powiedzieć o tym, że... Jakby zaproponowali walkę na, z Brudasem, ale na Prime to byś przyjął? Na Prime nie. Na Cloud tak. Że... Tutaj trzeba zrobić cenzurę, nie mogę o tym mówić. Dzięki Michał, kurwa nienawidzę tego Natana. No stary, to jest przegina, ale to on jest odklejony. Michał, na czego grasz, wiesz, się na dwa fronty? I tylko nie dotyczy to mnie. Stworzyliśmy materiał na kanale Flick, w którym rzekomo mówiłem, że Alan rucha swoją siostrę. Tak przedstawiłeś... Emilka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bardzo mi miło. ...wersję Alanowi. Powiedziałeś, że posiadasz te nagrania, że ty kazałeś zacenzurować te słowa w stosunku do Alana. Może teraz potem nie zdobędziesz, ale nie miałeś dostępu do tego materiału. Dlaczego powiedziałeś Alanowi, że tak jest? Po czym dzwonisz do mnie, że Alan jest jakiś odklejony, żebym uważał, bo dzięki tobie Alan nie zrobił mi krzywdy, bo namówiłeś go, żeby nic mi nie mówił na razie. Ej, i wyobrażacie sobie, że Natan nagrywa taki film? Voxel go ogląda i mówi mu, nie, spoko, luz, byku. Nie no, luz.
Plus byk, przecież nie miał o to być zły kompletnie. Jakiś backstage'a na fajnie. Ty myślałeś, że to nie wyjdzie? Ty myślałeś, że te kłamstwa będą trwały wiecznie? Michał, jesteś osobą, która nagrywa na te rozmowy telefoniczne, więc jeżeli rozmawiacie z Michałem przez telefon, uważajcie, bo on ma cały dupny folder, gdzie nagrywa z kimś rozmawia. Kolejna sytuacja, związana z Marcinem Dubielem. Kiedy Michał mówi, że nigdzie nie mówi, że zdaje się z Dubielem, a sam informuje go o wszystkich ruchach, gra razem w jego teamie, tylko po to, aby zachować tą super przyjaźń oraz sprzedać te udziały właśnie na co. Pytasz mnie, czy ja mam jakieś materiały na Adriana Polaka? To z ciekawości, mordu, ja chcę tylko wiedzieć. Michał, czy ty myślisz, że jestem głupi? Odpowiedziałem ci, Michał, że nie przesłałem i zrobiłem to tylko pod content. A wiesz dlaczego? Bo chciałem cię przetestować. Materiały na Polaka oczywiście zostały wysłane, jak zawsze mówiłem, do kanału Commentary i to nie jest żadne kłamstwo. I sprawa jest tak poważna, że jest to po prostu u prokuratury. A ty, Michał, Adrian Polak zapłakany dzwonił do ciebie i do Rafała Pasternaka i mówił: Byku Luz, smutni panowie w odzieży sportowej już jadą? To przez ciebie, Michał! On zniszczy mi życie! O dziwo, kiedy powiedziałem ci, że żadnych materiałów nie ma, to Polak się odstresował. Zrobił sobie kreację na Jokera, zaczął się tym bawić. Zapis kurwa do więzienia za to, szybko! Przez ciebie, Michał! Polak zapłakany zwo. I sprawa jest tak poważna, że jest to po prostu u prokuratury. A ty, Michał, Adrian Polak zapłakany dzwonił do ciebie i do Rafała Pasternaka i mówił: To przez ciebie, Michał! On zniszczy mi życie! O dziwo, kiedy powiedziałem ci, że żadnych materiałów nie ma, to Polak się odstresował. Zrobił sobie kreację na Jokera, zaczął się tym bawić. Zapis kurwa do więzienia za to. Przypomnij sobie powiązania twoje z Michałem Gałą. Przypomnij sobie powiązania z Filipem Zabielskim. Przypomnij sobie powiązania z Łukaszem Babrzyniakiem i Askiem. Przypomnij sobie o wszystkim. Śmiej się, Adrian. Oczywiście przy mnie się śmiałeś z Polaka, jak płakał. A Polakowi powiedziałeś, że ty mnie poblokowałeś, że nic nie powiedział. Oj, Michał. Odezwał się do mnie jeden z twoich grafików i zapytał o to, czy Boxer w ogóle będzie brał udział w tym filmie, który ja chcę tworzyć. To powiedziałem, że nie. On tylko będzie na miniaturce. To nagle przestałeś się do mnie odzywać. Dziwne, co? Michał, ja uważam, Jezu, że ty jesteś po prostu chorym i zaburzonym człowiekiem. Kłamiąc wszystkich dookoła i okłamując sam siebie, tracisz ludzi dobrych, którzy są wokół ciebie, którzy są z tobą na dobre i na złe. A idziesz do osób typu Sylwester Wardęga. Dlaczego, Michał, mówiłeś znajomym, wszystkim się chwaliłeś, że wszedłeś do Wardęgi, kazałeś mu się rozebrać do naga, że Wardęga ma takiego małego fiutka, a na podcaście po kilku miesiącach okazało się, że to ty musiałeś się rozebrać, a nie Sylwester Wardęga. Żeby mi udowodnić, że nie masz podsłuchu, rozebrałeś się do naga wtedy, nie? Tak? No. O tak, nie? No tak, tak. Ja pytałem, co ty jesteś taki dziwny? Jakiś nagrywasz czy coś, a ty? Ale ty też chciałbyś koszulkę wtedy. Nie, tylko dałem ci, żebyś mógł... No. Dlaczego, Michał, ty w każdej czynności kłamiesz? Kłamiesz każdego, kogo się da. Mówisz, że za jedną walkę Rafał Pasternak oferuje mi tyle i tyle pieniędzy, po czym nigdy jakby nie było takich informacji. Lubisz ludzi przekupywać. Uważasz, że mając pieniądze, zdobędziesz znajomych, zdobędziesz popularność i zdobędziesz to, że każdy będzie stał za tobą i jesteś broniony. 30 milionów nie sprawią, że zamilczę i nie będę o tobie mówić. To, Michał, że chcę za ciebie zapłacić, a ty podsuwasz telefon, mówisz, że ty zapłacisz, to nie zmanipulujesz mnie tym faktem, Rymborze, bo potem to mi wypomnisz, kiedy coś się stanie. Robisz tak... Pogardę, nie zmanipulujesz mnie tym faktem, Rymborze, bo potem to... To, co oferuje się za darmo, jest niebezpieczne. Zazwyczaj wiąże się z jakimś trikiem lub ukrytym zobowiązaniem. To, co wartościowe, godne jest zapłaty. Płacąc za to, co otrzymujesz, unikasz poczucia wdzięczności, winy i oszustwa. Czasem warto płacić pełną cenę. Doskonałość nie uznaje za okrągleń. Bądź hojny i niech twój pieniądz krąży, ponieważ hojność jest znakiem i magnesem władzy. To mi wypomnisz, kiedy coś się stanie. Robisz tak każdemu. Jesteś zły. Bardego to demontował, tak słyszałem. Człowiekiem. Zrobiliście pedofila. Ty wróciłeś do internetu jakby nigdy nic, to zamiast potraktować taką cenną lekcję od życia, że Jezu, mogłem wszystko stracić, a teraz wróciło mi nawet więcej niż miałem, bo ty twoje zarobki się nawet zwiększyły. Bo ty postanowiłeś, że zaczniesz kłamać sam siebie, wszystkich dookoła. Wiem, że ja zjebałem, tylko życie toczy się dalej. Ja wam o tym mówię, bo chcę, byście wiedzieli, że cała Pandora Gate zmotywowała mnie i zdeterminowała do tego, by zmienić pewne nawyki, zmieniła mi pewne cechy charakteru. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą, no, to proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was, że ten Boxdel już nie wróci. Już się dupka pali, Michał. To, w jakim teraz jesteś miejscu, to nie jest to, że ciężko pracowałeś. To jest po prostu wypadek przy pracy. I pamiętaj, że twoja droga się już nie skończyła. I ty możesz nagle cofnąć się 15 tysięcy kroków wstecz lub nawet upaść całkiem. Więc szanuj to, w jakim miejscu przed przypadek się znalazłeś. Szanuj ludzi, którzy pracują dla ciebie. Mobbingujesz innych. I w pracy, i znajomych. Starasz się na każdym kroku ich upokarzać i pokazać ich niższość. Serio. I później, po raz kolejny podkreślam, i później słyszymy, że gość mówi: nie, luz. Nie jestem zły kompletnie. No jak można nie być zły? Jak można nie być złym? Ty poczuł się lepiej. Z tego co wiem, to pewien chłopak popadł przez ciebie w schizofrenię. To już to, ziomek schizofrenii przez niego dostał, nie? Tak, tam był przy akcji. Tylko jakby on, ja się go pytałem, nie? Czy nie chce ten. Obiecywałeś mu pełno rzeczy, a on zleceń na pół roku zrezygnował z tych wszystkich zleceń po to, bo obiecywałeś mu na swoje życie, na życie bliskich, że będziecie razem współpracować i robić. Po czym go zwolniłeś? Trafił do psychiatryka i dostał schizofrenii. Brawo, Michał. Pochwal się, ile jeszcze osób wplątałeś w choroby psychiczne? Ile osób wykorzystałeś? Czekajcie. Zgrzyt najnowszy. Zgrzyt. Teraz zobaczysz, no. Ten najnowszy. Jakaś ciocia mu...
Godzina... Kawał nieba? Zaraz ci dam. Godzina 51 plus 51,58 fragmentów. No ja u tego Buddy próbowałem w tej loterii, 1, a mi zginęło 51. Coś z konta, oszust Budda. Ja. Popieprzone to nie jest, a jednocześnie potencjał. Na przykład nie dostałaby walki, albo wiesz o co mi chodzi, że mogłoby się to na niej też odbić? Znaczy, gdybym głęboko wewnętrznie czuł, że coś jest złe do tego stopnia, że ja to muszę skrytykować, to bym z tym leciał. I wiesz, na przykład żadnych takich rzeczy typu keydrop nigdy nie wziąłem, bo no bo na przykład dla mnie to było jeden moc za daleko. Reklamowanie keydropa i wiesz, jechałem też z keydropem i nigdy go nie wziąłem, nie zreklamowałem. Czy by mi się bardziej opłacało zamknąć mordę i to zrobić? No pewnie, że tak. Zobacz stare konkursy imienne, z którymi próbowałem walczyć, ale na przykład dużo osób tego nie podłapało, więc z tego nie zrobił się viral. Był taki moment, że wiesz, krzywo się na to patrzyło i było parę takich sytuacji, które były wątpliwe, jeżeli chodzi o rozlosowywanie nagród. Czy miałem też takie propozycje? Miałem, czy bym z tego dostał 30, 40, 50 koła? No pewnie, że tak. I wiesz, mogłem to zrobić, nie robiłem tego. I tak samo teraz, wiesz, ja też otwarcie o tym mówię, że w chuj mi nie podobają ostatnie ruchy fejmu i na wiele rzeczy i uważam, że między innymi dlatego teraz na przykład od jakiegoś czasu przestali się odzywać z propozycjami dla no mnie. No i ty ci się trochę lampka nie zapala odnośnie tego biznesu, jak to funkcjonuje? W sensie nie obrzydza ci to tym bardziej? Nie, no, że jesteś spoko, znaczy, że jesteś spoko, póki mówisz dobrze, a jak już masz jakąś krytyczną opinię albo już za dużo jej mówisz, to nagle cię odsuwają na bok? Nie masz tego takiego, no nie, że... No, oczywiście, że nie. W sensie, dla mnie to jest normalne. Po co zatrudniać pracownika, który ci wyzywa firmę publicznie? Nie zatrudniał ludzi, którzy mnie wyzywają. Ale nie sprowadzaj krytyki do wyzywania. No dobra, okej. Bo to jest trochę co innego. Okej, no dobrze, to nie sprowadzając nawet. Nie mam czegoś, że może nie mam jakiejś informacji, dzwonią i wiesz, opowiadają, próbują wpływać na to, co mówię, ja przedstawiam swoje argumenty i dyskutujemy. Wiesz, to nie było telefon na zasadzie albo przestajesz to mówić, albo wiesz, przestaniemy cię brać i to jest light plus. To nie jest tak, że to jest jedyne źródło mojego zarobku, nie? Fame to tam, wiesz, to jakby programy, które prowadziłem, konferencje, to tam, nie wiem, no w skali roku na przykład to było z 10-20% tego, co tam jakby mogłem zarobić, albo, no nie no, z 10-20%, no więc to nie jest jakaś giga kasa. Okej. No co, no ja nie mówię o Fame'ie. Fame komentuje, natomiast mówię o Boxdelu. No ale Boxdel jest w fejmie. No i chuj. Mówię o kobietach, jakie manipulujesz i kłamiesz, bo sprawia ci to po prostu przyjemność. Michał, ty życzysz źle. Zachorowałeś mnie na schizofrenię. Nie da się wprowadzić kogoś w schizofrenię. No tak. Osobą, którym jakby w Pandorce wyszło... Bardzo dziękuję za pomoc w wyszukaniu. ...któryś jakby ominął ten temat. I ty ciągle namawiałeś mnie, abym ja w nich uderzał, abym ja w nich wbijał, po to, abyś ty poczuł się lepiej. Bo ty nie lubisz, jak coś ciebie tylko do siebie kogoś nie. Tylko ty nie chcesz sprawiedliwości, ty chcesz, żeby inni cierpieli i abyś ty miał dobrze. Uważaj, Michał, z kim siedzisz, z kim pijesz, z kim jesz, z kim rozmawiasz. Bo uwierz mi, że bardzo dużo osób bliskich tobie, i to bardzo bliskich tobie influencerów, z którymi nadal się zadajesz i żyjesz w zgodzie i z którymi razem tworzysz, mówi mi o tobie i podsyła mi na ciebie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Także naprawdę uważaj, komu ufasz i uważaj, żeby ludzi nie kłamać, tych, kto robisz dotychczas, ponieważ oni lubią się mścić. Michał, to, że udajesz mojego przyjaciela i ja nic z tym nie mówię, że wiem, jaka jest prawda, to nie znaczy, że tak jest. Ja może jestem młody, ale jestem dojrzalszy niż ty i potrafię lepiej się załatwić niż ty. Ja rozumiem proste manipulacje, jakie stosujesz na mnie i na innych. Tylko ja nie dałem się zmanipulować, bo nie zaufałem ci nawet na sekundę. I przez cały okres, kiedy się widzieliśmy za każdym razem, coraz bardziej żyłem w przekonaniu, że kłamstwa, które używałeś w moją stronę, doprowadziły do tego, że ja nawet nie zaufałbym się, abyś mi powiedział dzień dobry. Ja nawet ci nie zaufam, jak powiesz, że jesteś głodny. Ja bym, Michał, powiedział, że lubię cię prywatnie. Ale prawda jest taka, że ani ja, ani twoja rodzina, ani twoi przyjaciele, ani ludzie nie wiedzą, kim ty jesteś. Mi się wydaje, Michał, że ty sam nie wiesz, kim jesteś. Ogarnij się, serio. Michale, kiedy zobaczyłeś, że możesz chyba rzucić... Ciężki gnój. ...do gołców, możesz być blisko swojego chłopaka Bartęgi, to stwierdziłeś, że będziecie razem tworzyć, nie? Lecz kiedy okazało się, że coś poszło nie po myśli, cholera, ludzie źle odbierają naszą współpracę, ludzie źle odbierają Sylwestra Wardęgę, bo ty, Michał, podczepiasz się do ludzi, którzy mają tylko i wyłącznie dobry PR. Kiedy zobaczyłeś, że pali się dupa Wardędze, ogłosiłeś wraz z Golą, że odchodzisz, lecz dopiero po publikacji nowego filmu. Chociaż teraz, jak to powiedziałem, to nie wiadomo, czy odejdziesz, czy nie, bo powiedz mi Sylwestrowi. Kurwa, stary, ile to nie mówiłem, że chcę odchodzić, no. On jakiś się odkleił totalnie, ja do niego muszę drynąć, bo coś mu się totalnie odkleiło, nikt takiej sytuacji nie było. Każdy zna te twoje słowa i ty tracisz przez to swoich jakby znajomych, bo przyjaciół ty nie masz i nie miałeś. Nawet twój najbliższy kolega od ciebie się odsuwa. Michał też słynie z tego, że taką formą manipulacji, kiedy u każdego chce być najlepszy, ma również też bardzo mocne plecy. I tak w ogóle odbiegając od tematu. Jeżeli stanie mi się jakaś krzywda psychiczna, krzywda fizyczna, to możecie się domyślać, kto za tym może stać, bo dużo osób ważnych poruszyłem. Nie toleruję po prostu kłamstwa w moją stronę. Muzyka za głośno znowu. I to, że ktoś chce kopać mi dołki. Mówiłem wam wszystkim, zaufajcie mi, powiem wam prawdę i cieszę się, że niektórzy mi zaufali. Szczerość to jest najlepsze, co wam się przytrafi. Naprawdę. Bycie szczerym ze sobą i z innymi to jest coś niesamowitego. Pomyślcie sobie, że jakie osoby właśnie pokroju Michała czy innych influencerów, oni nie mogą swobodnie z kimś porozmawiać. Oni muszą myśleć na ten temat, że po kurde, a co ja mu powiedziałem wtedy? A co ja mu nakłamałem? A co ja mu powiedziałem to tamto. Cały czas żyją w kłamstwie, w stresie, w smutku, w nerwach. Oni nie mogą z byle kim porozmawiać, byle jak. Porozmawiać szczerze, bo oni muszą myśleć od wersji, którą mieli. Michał nawet ma zapisane rozmowy. Fizycznie naliłem. Denis, Szeliga, Polak? Nie, no, na bank to wina Boxdela. No właśnie, to jest w ogóle to, nie? Że ja do pewnego momentu byłem święcie przekonany, że wiesz, że go gdzieś tam dopadną
no ale mimo wszystko chyba to gdzieś tam ucichło. Natomiast gdzieś tam też, wiesz, też mogą chłopaki, no brzydko mówiąc, chcieć wykorzystać sytuację i, wiesz, skoro pójdzie nie na nich właśnie, na Boxdela może pójść, to czemu właśnie teraz nie mieliby zielonego światła, żeby to zrobić teraz? Co komu nakłamał czasami, teraz. Aby po prostu powiedzieć prawidłową wersję tej osoby, kiedy będziecie rozmawiać. Kłamstwo ma zawsze krótkie nogi. Dlatego wiecie, dlaczego Boxdel już kłamie ze wzrostem i staje zawsze do zdjęć na papce. Ogarnij się, serio. Ja was traktuję, można powiedzieć, jak takich znajomych, że ja chcę wam powiedzieć to, co się dzieje, a chcę wam powiedzieć prawdę, bo siedzi mi to po prostu na sumieniu, że takie rzeczy się dzieją, bo wy widzicie tylko same super pozytywne rzeczy lub jakieś bójki na flikach. Zobaczycie na tym kanale tylko i wyłącznie 100% szczerość, bo uważam, że szczerość jest piękna. Słuchajcie, ten film bardzo długo powstawał przez to, że jakby znalazłem nowe zajawki. Przez to obejrzałem pełno nowych różnych poradników, jak właśnie montować filmy, jaki sprzęt kupić po podróżach, więc zobaczycie, że będą to naprawdę bardzo fajne rzeczy. Mam nadzieję, że ta cała jakby patologia się skończy i zobaczycie, że to wszystko, co normalne, też jest fajne. Teraz powiem wam o trzech anonimach. Dlaczego anonimach? Ponieważ te osoby, o których powiem, nie mogę użyć ich imienia i nazwiska. Z różnych powodów. Przejdźmy do anonima numer jeden. Jest to milionowa osoba, która bardzo, ale to bardzo nie radzi sobie z agresją. Co prawda, jeżeli obejrzycie jej programy we frikach, jeżeli zobaczycie go na Instagramie, na YouTubie, wszystko bierze na spokojnie, na chillku, na esie. Ta osoba również miała partnerkę, która była influencerką. I też z tego względu nie można o tym powiedzieć, kto to był, ponieważ ta osoba nie chce jeszcze, podkreślam, jeszcze się w to mieszać. A ja dowiedziałem się od pewnej dziewczyny i widziałem pewne nagrania właśnie od koleżanki tej influencerki, co ta osoba robiła tej dziewczynie. Była bita teraz przez to, że miał zły humor. Ona nawet nie musiała nic powiedzieć. W mieszkaniu tej... O tej S się to ją stawiał na Błońskiego. Że dziewczyna influencerka i ta S-a, ale problem z agresją, to nie słyszałem, żeby Błoński miał jakiś problem z agresją. Influencerki były pełne dziur po ścianach, były rozwalone rzeczy, rozwalone graty, ponieważ ta osoba nie radziła sobie z agresją. Co prawda na szczęście już nie są razem, ale z tego co wiem, to przemoc wśród właśnie partnerek u kobiet, u tej osoby pojawiała się bardzo często. Ta osoba nie poniosła żadnych odpowiedzialności za to i mam nadzieję, że to poniesie odpowiedzialność. A mówię wam dlatego o tym, ponieważ jak wiecie, osoby w internecie, które mogą wydać się wam spokojne i fajne, bo tak ta osoba się wydawała. Dlatego uważajcie, z kim wejdziecie w relację. Za głośna jest muzyka. Komu ufacie, bo internet to nie jest życie prawdziwe. No. Twitch. Jak wiecie, niektórzy mówią, że jest to platforma, gdzie jest toksyczne community. Pewnie po osobach, które mają te toksyczne community na czacie, gdzie jest pewno wyzwisk i nie tylko, spodziewalibyście się najgorszego. Otóż nie do końca. Istnieje pewien streamer, powiedziałbym dość dobry streamer, który ma bardzo długi staż i nazwałbym go wręcz ojcem polskiego Twitcha. Uważam, że jeżeli już się piszecie do tego, aby być w jakimś małżeństwie i tym bardziej posiadać dziecko, to przynajmniej dla dobra tego nie powinno się robić paskudnych rzeczy. Tak. No to chyba będzie Izak. Ojciec polskiego YouTube'a. Pasza Biceps? Ojciec polskiego YouTube'a. Żona, dziecko? No to Izak albo Pasza. Jakieś jak zdrady, jak jakieś orgie za plecami. Kurwa, ale Pasza, nie znam... nie znam Twitcha. Nie znam Paszy. Prywatnie. Ale... Pasza to jest taki człowiek, że w ciemno po prostu mu wierzę, że nic takiego nie odwalił, nie? Nie, mamy ojca polskiego Twitcha, który ma żonę i dziecko. I potem zastraszanie oczywiście dziewczyn, z którymi się przespało, żeby żadnej plamy nie puściły. Te dziewczyny zazwyczaj wiedzą, że tak się dzieje, więc te dziewczyny też są winne temu, że się do tego przyczyniły. Powiedzcie mi, że to nie jest straszne, tym bardziej po człowieku, który zrobił wam dzieciństwo, którego nigdy nie posądzili. Dzieciństwo? Byście o to, że mógłby strzelić muchę. Takie osoby. Rok? No nie, ale to jest nie polskiego Twitcha, to on YouTube'a. A Twitch? No to Izak? Dzieciństwo zrobił. No Izak albo... Ale mówimy o Twitchu. Polskiego Twitcha. A Rok to jest YouTube. Więc mamy albo Paszę, albo Izaka. Osoby wykorzystują swój po prostu wizerunek, swoją pozycję, aby w łatwy sposób po prostu spać. Znam osoby, które przyjaźnią się z Paszą i jestem w stanie wierzyć, że czasami potrafię odwalić. Co ty mówisz? Z innymi kobietami. Myślę, że ta partnerka się nie dowie. Ona nie korzysta z internetu. A jeżeli się dowie, to kochanie, ja jestem popularny. Wiesz, jacy są ludzie, jak chcą mnie wykorzystać, jak chcą się na mnie wybić. I to wszystko... Divine user, poważnie? Coś wiesz? Im płazem. Kurczę, nie do końca to, co widzicie w internecie, to jaki ludzie tworzą wizerunek, jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Stety czy niestety, ale takie rzeczy się dzieją. Ale są jeszcze gorsze. Osoba, której można powiedzieć wręcz nienawidzę. Również ma powiązanie z Buxtonem.
wiecie, co mnie najbardziej w tym boli? To, że ta osoba jest bardzo hejtowana, to fakt, ale jest odbierana za pokrzywdzonego przez dużą część osób, która nic złego nie robiła i że ma dość dużą rzeszę fanów w świecie prequitowym. Jest to osoba, która nie za bardzo wie, na czym polegają związki. Myślę, że uważa, że kiedyś w związku to nie jest i to nie było tylko na jednej partnerce. Ale wystarczy spojrzeć na tą osobę, na to, w jaki sposób się zachowuje, jakie rzeczy robi na konferencjach, ile afer miała. I myślę, że widać, że ta osoba jest bardzo zaburzona i zamiast występować przed kamerą, ta osoba powinna odpadać przed sądem i przed lekarzem, to dostaje jeszcze premię za performance. Osoby, które zostały poszkodowane, mają nagrania głosowe dyktafonem. Jest też również nagrana rozmowa telefoniczna związana właśnie z tymi osobami i również nie mogę nic z tym zrobić, ponieważ pewne osoby ustawiły sobie fajnie życie i nie chcą już tej sprawy poruszać. Więc zatem dlaczego ty to poruszasz, skoro te osoby nie chcą poruszać? Przecież nic się nie stało. Tutaj nie wiem kto, nie mam pojęcia. Stało. Wy nie za bardzo chyba rozumiecie. Chodzi o to, że te osoby, które są promowane w internecie, są w stanie posunąć się do takich rzeczy jak... Wy to rozumiecie czy nie? I obojętnie, czy osoba poszkodowana chce to zrobić, czy nie. Wiadomo, i gdybym ja teraz powiedział, kto tu jest, i nawet powiedział, pokazałbym dowody, to osoba poszkodowana musiałaby to zgłosić, aby osoba... Czekajcie, oni już panu o tym też powiedzieli. Ale... Pasut? Okej. Okay. No nie pomyślałem o pasucie. Taką nagle... Czekajcie, bo on gdzieś tam o tym mówili. Sylwester, anonimowe osoby z filmu Marcania. Trzy anonimy były. Pierwszy anonim był właśnie z biciem dziewczyny. Jest to milionowa osoba. Co prawda, jeżeli obejrzycie jej programy w Freakach, jeżeli zobaczycie go na Instagramie, na YouTubie, wszystko bierze na spokojnie, na chillku, na esie. Była bita teraz przez to, że miał zły humor. Ona nawet nie musiała nic powiedzieć. W mieszkaniu tej influencerki były pełne dziur po ścianach, były rozwalone rzeczy, rozwalone graty, ponieważ ta osoba nie radziła sobie z agresją. Drugi ze zdradą. Twitch. Dobry streamer, który ma bardzo długi pasku. Ty gratisowy z... Kiedyś w związku to nie jest i to nie było tylko na jednej partnerce. I jeszcze czwarty gratisowy z wypadkiem. Znaczy z sprowadzaniem w samochodzie po... O, no to tej... nawet dwie osoby jakby... Były pasują. Dwie takie sytuacje, no. Akurat. I ty wiesz, akurat z samochodem ty doskonale wiesz, wiem. Bo ty też dostałeś informację. Wiem, doskonale. I doskonale wiem, o kogo chodzi. Doskonale wiemy. No właśnie. A te pozostałe to... Możesz, zacenzurujesz tylko. Da, powiedz no, trzech anonimów, no. O kogo chodzisz i... Pierwszy, który jest taki delikatny, taki dobry, a bije dziewczynę. Nie. Ale też. Ale też. Nie, ale też. Ale prawda? Tam jest też mocno. Ufa. Tyle syfu, Jezu. No, drugi. Tak. I... Tak. No. Jednego, inaczej zgadać, ale nie zgadać, wiesz co chodzi, że... Tak, tak. Bo tak. Na przykład jeden też, ale nie teraz ten. Ci wymienię trzy osoby za cenzurą właśnie no. Z tym pierwszym, które to robiły, ale powiem ci, o której osobie mówiłem w filmie. Bo robił to. Ha, okej. Okay. Robił to. Ale osoba, o której mówiłem w filmie... Tak. Też o tym wiesz? Tak, tak. Tam nie tylko było to, tam było też nauczanie różnych rzeczy. No właśnie. Które do tej pory się odbijają. No właśnie. I nikt o tym nie mówi. No właśnie. Wiesz dlaczego? Bo się mają o stratę pozycji. I wiesz, i ja się cieszę, że właśnie ty to potwierdzasz, że to, co mówiłem, to nie jest wyssane z palca, że nie, po prostu nie, to ja mówiłem tym, że... fakty. A ja chciałem właśnie o tym powiedzieć, aby ludzie wiedzieli, że takie sytuacje się dzieją, bo... Angelika Smolarek, pozdrawiam cię serdecznie, bardzo mi miło. No bo tak, po prostu tak. Ja czułem taką potrzebę wewnętrzną, mnie to długo... Nie wiem, śmierdzi to wszystko. Paskudne towarzycho pan. Ta żona odpowiedziała za to, a ja to miałam pewność, że to się stanie, więc nie mogę tego nagłośnić po prostu też. Ta osoba musi to pierwsza nagłośnić. Zjem suchą bułkę dzisiaj chyba. Tak mi się chce, wam powiem. Głodny jestem. Czułem taką po prostu rzecz w sobie, że okej, muszę i chcę o tym powiedzieć. Na porządku dziennym są zdrady, wykorzystywanie. Było bardzo dużo sytuacji, że influencer jechał pod wpływem na... pod wpływem alkoholu i to doszło do wypadku, po prostu się zamienili miejscem kierowcy i on postanowił mu zapłacić za to dużo pieniędzy, za milczenie i za odpowiedzialność. Naprawdę, wy nie wiecie, ile syfu i brudu w tym jest. A to wszystko nie wychodzi tylko i wyłącznie dlatego, bo te osoby są ze sobą powiązane i każdy ma coś na siebie. Mam to samo z głosem Matiego, ile razy oglądałem trylogię Klaudy Lizy do snu. Ciebie. Uwierz... Nie ma problemu. Jak będę czytał bez zacinki, bo ja czasem za szybko chcę powiedzieć albo za szybko chcę przeczytać, tylko nauczy się tak spokojnie czytać, to będę wam robił te audiobooki do snu. Taki będzie ostatnie pół godziny, będę czytał wam jakąś książkę. Czyli już 70% osób, influencerów na konferencjach, ma pomaczane dyktafony, jak rozmawiają ze sobą prywatnie. Bo oni wszystko muszą mieć na siebie. Tam nie ma prywatności, tam osoby, które się nienawidzą, są ze sobą przyjaciół. Ja jestem jakimś idiotą. Powiem wam, że ja jestem jakimś idiotą, jeśli chodzi o bycie influencerem, ponieważ ja nic nie nagrywam. Screenów nie robię.
przyjaciółmi, bo po prostu muszą być tymi przyjaciółmi. Jeżeli oglądają to starsze osoby, które mają dzieci, też można powiedzieć w wieku nastoletnim, to uważajcie, co one oglądają. Jeżeli wy jesteście nastolatkami lub po prostu waszym marzeniem jest być influencerem, zastanówcie się nad tym dwa razy, albo zostańcie influencerami, tylko nie wchodźcie w ten świat, bo ten świat was zniszczy. Nie ten świat też chciał zniszczyć, wciągnąć. Tylko, jak mówiłem, ja zawsze miałem swoje zasady, swoją moralność i jak do 19 roku życia nie piłem alkoholu, to gdy popadłem, szczerze wam powiem, z powodów prywatnych w depresję, nic mi się dosłownie nie chciało i była to stwierdzona depresja. Różne tam jakieś zaburzenia, to kompletnie nie wiedziałem, jak sobie radzić z problemami, tym bardziej, że sam pierwszy raz wyjechałem do Warszawy, zamieszkałem, minął dopiero miesiąc czy tam dwa miesiące, ogromna fala hejtu, czy zasłużonego, czy niezasłużonego, to jakby jest nieważne. Po prostu chodzi o ludzką psychikę. Postanowiłem, że muszę wyjść do ludzi, bo zawsze byłem introwertykiem, nadal jestem. No i wyszedłem po prostu do swoich kolegów, influencerów. I właśnie pod ich namową, dużą namową, obiecali mi, że będę czuł się lepiej, jeżeli 19. No ja pamiętam jak nawet Natonowi mówiłem, że stary, uważaj, bo teraz jesteś popularny, teraz robisz fajne zasięgi i teraz pojawią się fajni znajomi. I ci fajni znajomi będą starali się robić, wciągnąć się w fajne rzeczy. Także uważaj. Pamiętam, że na chwilę odpłynął, a później żeśmy znowu zaczęli gadać. Letni chłopak napije się alkoholu, napierdoli się na imprezie. Jeżeli coś weźmie, kiedy naprawdę, uwierzcie mi, ja nie miałem tak, że ja brałem na że długi czas coś w tym stylu. Mi się zdarzało. Przemkona z Natanem mam, no. Po prostu przez pewien czas coś zażywać, żeby poczuć się lepiej, kiedy influencerzy mnie do tego namawiali i można powiedzieć, trochę się w to wkręciłem. To był wtedy moment, kiedy upadłem, ale tylko na jedno kolano. I na szczęście w odpowiednim momencie wstałem i poszedłem przed siebie, nie odwracając się i podążając samotnie prosto do celu i do normalności. To nie jest tak, że ja muszę alkoholem dostosować się do towarzystwa, po prostu muszę zmienić towarzystwo na normalne i na lepsze. I tak samo u was to powinno wyglądać. Pokaż mi 5 twoich najbliższych osób, a ci powiem, jaka czeka cię przyszłość. Ja mam w swoim otoczeniu tylko dwie osoby i są to prawdziwi przyjaciele, a nie 1000 przyjaciół fałszywych. Mam cudowną, kochającą dziewczynę. Kochanie, pozdrawiam cię serdecznie. I widzicie? Nie muszę jej nawet ujawniać przed kamerą, bo to nie jest atencjuszka jak 90% dziewczyn, z którymi spotykają się influencerzy, które po zerwaniu z chłopakiem zakładałem OnlyFans i na tym zarabiałem pieniądze. Pamiętajcie, prawda zawsze się obroni i jeżeli robicie źle i na tym... Natan jest introwertykiem? Tak, no on jest bardzo spokojny i bardzo cichy, on jest w ogóle wycofany na żywo. Zyskacie to za miesiąc, za rok, za 5 lat. Spotka was karma, spotka was sprawiedliwość, to się odwróci przeciwko wam. Muszę poważnie zastanowić się, czy nie odejdę z przykwajtów. Dzięki. Z tego, co doszły mi pewne informacje, niedługo, nawet prędzej niż myślicie, wyjdzie bardzo, ale to bardzo upokarzający materiał na Sylwestra Adama Warnęgę. Ale no, nie bez powodu jego najbliżsi przyjaciele, z goców nie tylko, zaczynają się od niego odwracać, bo ktoś puścił ciekawego lika. Jeżeli oglądają to streamerzy, niech potwierdzą, bo jest pewien człowiek, który coś o tym wie. No jestem ciekaw, o co chodzi, nie? Jestem ciekaw, o co chodzi. Nie mam pojęcia, szczerze nie mam pojęcia.